Kto i dlaczego chce wyjścia Polski z Unii Europejskiej? Mocno od tego pomysłu dystansuje się Prawo i Sprawiedliwość. Po co nam polexit? Kto go chce? Dlaczego? Drodzy Państwo, bardzo ważna sprawa. Obejrzyjcie ten program. Drodzy Państwo, ze mną w studio dziś senator Jan Filip Libicki, senator niezależny. Nie, Polskie Stronnictwo Ludowe, proszę pana. Polskie Stronnictwo Ludowe, to nowa wiadomość dla nas, bardzo dziękujemy. No, już od miesiąca jest w przestrzeni publicznej. Tak? I Jacek Wilk, poseł Wolność. Panowie, co stracimy wychodząc z Unii Europejskiej? Panie senatorze. Czy ja bym najpierw powiedział o pewnym zasadniczym elemencie. Mnie bardzo spodobał się artykuł na jednym z portali społecznościowych polskiego dyplomaty, pana Witolda Jurasza, który ten artykuł można streścić mniej więcej tak, on opisywał, tytuł był polexit z przypadku, ale tam jedna z tez, która się pojawiła, to była teza następująca. Nawet jeśli narzekamy na Unię Europejską, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w naszej części Europy albo jest się w Unii Europejskiej, albo jest się w strefie wpływów rosyjskich. No właśnie, i to opozycja, jest, i to jest zasadniczy, totalna opozycja i to szczególnie. To jest zasadniczy element. Rozumiem, zasadniczy panie senatorze, ale właśnie używa swoistego, tej tezy jako swoistego bicza na Prawo i Sprawiedliwość. Uważając, że Prawo i Sprawiedliwość jest za wyjściem z Unii Europejskiej, Prawo i Sprawiedliwość nie jest za wyjściem z Unii Europejskiej, co deklaruje wszędzie, gdzie się da. No, natomiast są osoby jest, i są ruchy, są ugrupowania w Polsce, które tego wyjścia wbrew tezie, którą pan wygłosił, wypatrują, i poseł Jacek Wilk jest taką osobą. Odpowiadając na pana pytanie, co się stanie? No, będziemy mieli w taką pozycję na przykład jak Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Szwajcaria, które są w europejskim obszarze handlowym, na tym wspólnym obszarze wolnego handlu, a nie podlegają całej tej brukselskiej biurokracji. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że tak naprawdę jest absolutną nieprawdą to mówienie, że poza Unią Europejską nie ma życia, a w ogóle jak tylko wyjdziemy, to od razu nas Putin zje. Jest i życie i polityczne, i gospodarcze, i militarne. Jeśli chodzi o związki polityczne, to mamy Radę Europy słynną, która zrzesza 46 państw, między innymi takich jak Turcja, Azerbejdżan, Ukraina chociażby, Rosja też i wiele, wiele, wiele innych, czyli wszystkie, które należą do Unii i wiele, wiele innych. Organem Rady Europy jest Trybunał w Strasburgu, najważniejszy dla Polaków, dla zwykłego Polaka, Trybunał, do którego odwołują się, kiedy w Polsce łamane są ich prawa. Organem Rady Europy jest Komisja Wenecka słynna, która też bada kwestie konstytucyjne, więc jak najbardziej ta organizacja funkcjonuje, funkcjonuje dobrze, sprawnie. Jeśli chodzi o życie gospodarcze, to jest właśnie chociażby ta strefa państw Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii, czyli EFTA, która jest połączona z Unią Europejską wspólnym obszarem handlowym. Jeśli chodzi o życie militarne, to mamy NATO. Więc oczywiście jak najbardziej istnieje życie pozaunijne i to bardzo dobrze się ma, zwłaszcza z tego powodu, że nie jest tą biurokracją unijną obciążone. No, a zatem idąc w ślad za tezami, za sformułowaniami pana Jacka Wilka, czy wy nie histeryzujecie troszeczkę? Wy, czyli pan i PSL i Platforma Obywatelska i reszta opozycji, która tak mocno trzyma się Unii. Po pierwsze, nie jesteśmy ani Liechtensteinem, ani Szwajcarią. Mamy inne położenie polityczne, z kimś innym graniczymy i to jest uwaga pierwsza. Uwaga druga jest następująca. Jakie są perturbacje po opuszczeniu Unii Europejskiej? Bo my nie jesteśmy krajem, który do Unii Europejskiej nigdy nie należał. My jesteśmy krajem, który od 15 lat, 14, należy do Unii Europejskiej. Teraz ewentualnie miałby, zdaniem pana posła Wilka, Unię Europejską opuścić. No to możemy sobie zobaczyć po przykładzie Brexitu, że to referendum zostało przez zwolenników wyjścia wygrane i tak do końca oni, myślę, nie wiedzieli, jak to będzie wyglądało. Gdyby dzisiaj przeprowadzić to referendum, gdyby zobaczyć, jakie z tym kłopoty ma rząd brytyjski, to myślę, że wynik tego referendum byłby całkowicie inny. I jeszcze dwie rzeczy, panie redaktorze. Myślę, że każdy, kto pamięta Polskę sprzed lat 14 i widzi Polskę dzisiaj, widzi naocznie i realnie, co dało Polsce członkostwo w Unii Europejskiej. I wreszcie argument ostatni. Polacy są euroentuzjastami w swojej większości i właśnie dlatego
Prawo i Sprawiedliwość zarzeka się i robi co może, żeby nie przedstawiać siebie jako partii eurosceptycznej, którą moim zdaniem rzeczywiście w jakimś stopniu jest. Ale z dopowiedzią do pana posła, z dopowiedzią do tego, co powiedział pan senator, czy Unia Europejska jest ważna dla polskiego bezpieczeństwa, bo to pobrzmiewało w wypowiedzi pana senatora, i czy Unia Europejska jest źródłem tylu korzyści, o których mówi pan senator. Właśnie jak pan to odbiera? To ja zacznę od końca. Tych argumentów pan senator wymienił mniej więcej 4, więc zacznę od tego ostatniego. Dlaczego Polacy tak kochają Unię rzekomo? Ja się wcale temu nie dziwię, bo ja też pamiętam jeszcze czasy, wbrew pozorom może nie widać, ale pamiętam jeszcze komunę tak zwaną, pamiętam lata 90. dosyć dobrze, no i obecne czasy. I sentyment Polaków do zachodniej Europy wynikał tak naprawdę z miłości nie do Unii, tylko z Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, z EWG. To EWG właśnie było źródłem sukcesów wspólnot europejskich. To dzięki EWG była rzeczywiście szybki wzrost gospodarczy w Europie, to dzięki EWG Europejczycy się bogacili i tak Polacy postrzegają Unię. Polacy tak by nie do końca rozumieją, że to jest już zupełnie inna Unia niż było EWG, a już po traktacie lizbońskim to już zupełnie inna. To już jest przede wszystkim państwo, to już jest twór przede wszystkim polityczny i biurokratyczny, a nie gospodarczy. I tak naprawdę my nie mamy tyle dylematu wychodzić, co nie wychodzić, tylko tak naprawdę oś sporu, taka fundamentalna, rozstrzyga się, czy traktat lizboński, czy to, co było przed. Dla mnie tak naprawdę idealna Unia Europejska to jest ten okres, kiedy Wielka Brytania wchodziła do Unii. Bo to był szczytowy okres rozwoju EWG, najlepsze możliwe właśnie taka infrastruktura prawna do tego, żeby się rozwijać, i dlatego Brytyjczycy weszli. Natomiast po tych 40 paru latach się okazało, że to już w ogóle nie ta Unia. Unia Europejska hamuje rozwój gospodarczy, Unia Europejska tworzy kryzysy jeden za drugim, których nie jest w stanie rozwiązać. Unia Europejska stała się obszarem jednego wielkiego, permanentnego kryzysu w każdej dziedzinie społecznej, w imigracyjnej, finansowej, gospodarczej, i bohatersko pokonuje problemy, które sama tworzy, jak to w socjalizmie zresztą, bo to jest twór socjalistyczny, ale mało tego, coraz bardziej niestety nawet z elementami komunizmu. Nie ma żadnego przypadku, w tym już ostatnie zdanie, nie ma naprawdę żadnego przypadku, że nad głównym wejściem do Parlamentu Europejskiego widnieje napis Altiero Spinelli, wybitny komunista włoski, którego dokument, deklaracja z Ventotene jest jednym z dokumentów programowych, a tam można takie rzeczy Unii, i tam takie rzeczy można wyczytać, że się na głowie włosy jeżą. Ja znowu wzmacniam tezę pana posła i dopytuję pana, jako senatora konserwatywnego. Platforma Obywatelska, w której pan był, też jest ugrupowaniem, przynajmniej z takim afiszem, że jest to ugrupowanie poniekąd konserwatywne. Czy panu się podoba to wszystko, co się dzieje w Unii Gospodarczej, w Unii Europejskiej, w sferze pozagospodarczej, w sferze ideologicznej, bo chyba to jest łatwy chłopiec do bicia, łatwa krytyka tego wszystkiego, prawda? No bo wszyscy widzimy korzyści gospodarcze, ale też widzimy te niekonsekwencje, te absurdy ideologiczne, polityczne, regulacyjne, które niesie z sobą Unia. Co pan ma to? Muszę panom powiedzieć, że bardzo się cieszę, że obu panom będę mógł zrobić przyjemność. O! Otóż ja chciałem przypomnieć, że kiedy było głosowanie nad traktatem lizbońskim, byłem wtedy posłem PiSu, to głosowałem przeciwko traktatowi lizbońskiemu. I teraz powiem, dlaczego tak było. Tak, bo ja uważałem, że rzeczywiście traktat nicejski, który poprzedzał traktat lizboński, był traktatem, który dawał Polsce mocniejszą pozycję w Unii Europejskiej. Przypomnijmy pana Rokitę i jego Nicea albo śmierć. I druga rzecz, że zostawiał Unię Europejską jako twór mniej scentralizowany. Tak jest. Więc moja teza jest... Europa ojczyzn. Więc moja teza jest w tej sprawie następująca. Oczywiście Unia Europejska ma bardzo wiele problemów, w tym pewną za daleko idącą centralizację. Trzeba temu przeciwdziałać, ale przeciwdziałać w taki sposób, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, do jakiej doprowadził premier Cameron w Wielkiej Brytanii, czyli do Brexitu, no, bo to się dla Polski zakończy niekorzystnie. Ale mainstream, taka jest moja teza, niemieckiej, francuskiej Unii Europejskiej, ta Europa pierwszej prędkości, mówi dziś o przyszłości Europy jako Stanach Zjednoczonych Europy, jeszcze bardziej scentralizowanych. No to jakież pan ma tutaj pole, panie do reformy? Tego po pierwsze nie wiemy. No, wiemy to, nie. Zaraz. To będziemy tak naprawdę wiedzieli po maju przyszłego roku, kiedy się odbędą wybory do Parlamentu Europejskiego. To wtedy będziemy wiedzieli,
czym tak naprawdę w Parlamencie Europejskim dysponujemy, jak się będzie kształtowała nowa Komisja Europejska i tak dalej, i tak dalej. Więc ja bym tutaj do tego, co pan mówi, nie przywiązywał aż takiej wielkiej wagi. I jeszcze raz powtórzę, Unia Europejska tak, bo albo w Unii Europejskiej, albo w strefie rosyjskiej, ale to nie znaczy, że Unia Europejska nie jest bytem zbyt scentralizowanym, że nie należy go naprawiać w kierunku większej wewnętrznej wolności. Czyli jest tutaj jakiś kompromis pomiędzy panami, prawda? A czy mnie się nie podobają, że tak powiem, różne ideologiczne wymiary w sferze światopoglądowej, które są w Unii Europejskiej forsowane? Oczywiście, że mnie się nie podobają, jak mnie pan zna. No dobrze, no to bardzo się cieszę, bo to rzeczywiście zbliżamy się do jakiegoś rozsądku. Cieszę się, bo w tych dyskusjach o Unii brakuje tego rozsądku, jest głównie ideologia i jakieś banialuki typu jesteśmy w klubie, musimy się zachowywać jak członkowie klubu. Tymczasem prawda faktycznie jest taka, problemem jest traktat lizboński. To jest fundamentalny problem obecnej Unii Europejskiej i faktycznie dla mnie alternatywa jest taka, albo EWG, albo Unia Europejska się samo ograniczy, zreformuje, wróci do okresu, w którym po prostu przynosiła korzyści Europejczykom, albo tak czy inaczej się rozpadnie, dlatego że to nawet nie chodzi o to, że tutaj uniosceptycy polscy do tego prą. Chodzi o to, że te procesy oddolne są na tyle silne, że to się musi tak skończyć. Dlaczego? Bo Unia Europejska jest absurdem na wszystkich płaszczyznach. Na płaszczyźnie prawnej jest dlatego absurdem, że ujednolica na siłę te systemy prawne, co zawsze będzie powodowało napięcia w krajach, które na przykład mają inne tradycje, inne rozwiązania i tak dalej. A ekonomicznie też staje się powoli absurdny, bo przez to ujednolicanie likwiduje konkurencję. Przecież takie było założenie, zwłaszcza w UG, że my się otwieramy na siebie, konkurujemy ze sobą swoimi różnymi systemami, na przykład podatkowymi, i dzięki temu jakoś tam wspólnie dochodzimy do fajnych rozwiązań. W tej chwili tendencja jest odwrotna. Nawet podatki dochodowe chce się ujednolicać, bo Zachód Europy krzyczy, no nie, no wy nie możecie mieć tutaj za niskich podatków, bo nam stosujecie szkodliwą konkurencję. No to obniżcie sobie te podatki, a nie opowiadajcie bzdur. I polityczny aspekt. Bardzo krótko. Założenie Unii Europejskiej było takie, że tam jest równowaga między Niemcami a Francją a Niemcami. I to już jest dawno fikcja. Europa jest zdominowana przez tylko jeden podmiot, przez Niemcy. I Francuzi tam udają, co prawda, że tam są jeszcze równorzędni, ale to wszyscy wiedzą, że tak nie działa. I ta presja oddolna ze strony Włoch, Grecji, innych państw, żeby nie było tej dominacji niemieckiej, będzie coraz większa. I to jest ten uniorealizm. To nie chodzi o to, że my nie lubimy Unii, bo nie wiem, bo tam nawet jest ten napis Spinelli. To jest najmniej ważne. Ważne jest to, że mechanizmy w tej chwili są takie, że działają przeciwko temu, co się dzieje w Brukseli. A ja jeszcze chcę wzmocnić tą proeuropejską nutę, którą usłyszałem w wypowiedzi pana Jacka Wilka, no bo gdzie byśmy dzisiaj byli, drodzy panowie, gdyby nie Unia Europejska? Powiedzmy to sobie dobitnie. Czy wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku nie spowodowało wielu korzystnych zmian, wielu pozytywnych procesów, przede wszystkim gospodarczych? Może najpierw pan senator? Oczywiście, że tak. Tego nie może zakwestionować nikt, kto się rozgląda po Polsce przez ostatnie 15 lat. To jest rzeczą absolutnie oczywistą. Zresztą powiem tylko taką jedną rzecz. No to wystarczy wyjechać na przykład do Lwowa, żeby zobaczyć. Ja się zgadzam, że to jest takie dosyć sobie popularny zachwyt, ale jednak tam opinia publiczna w sposób jednoznaczny wiąże to, że Polska wygląda inaczej dziś niż Ukraina, ekonomicznie, od strony infrastrukturalnej i wszelkiej innej, z polskim członkostwem w Unii Europejskiej. Może trochę przesadza, ale niewiele, tak. Czy wiele zasługi jest czy naszej przynależności w Unii Europejskiej. Jeszcze na jakieś dobre słowo o Unii Europejskiej. Znaczy nie, no jeśli chodzi o wspólny obszar gospodarczy, o wspólny obszar celny, o te cztery wolności przepływu kapitałów, osób, towarów i usług, no to tak, ale to jest właśnie EWG. Natomiast to, o czym mówi pan senator, widzi pan, jest to, co widać i to, czego nie widać. Widzimy wszędzie fajne tabliczki z napisem tutaj sfinansowane z Unii Europejskiej, ale Polacy nie widzą, że po pierwsze do tej Unii dokładamy i to tak naprawdę już teraz dokładamy do niej, jesteśmy już od dawna na minusie, jak się wszystkie koszty policzy. Po drugie się potwornie zadłużamy, bo takiego zadłużenia to myśmy nigdy nie mieli, bo żeby wziąć dopłatę z Unii, to musimy zaciągnąć kredyt. Bo wielu krytykuje tą pana tezę. Mhm. Jakie koszty pan dodatkowo liczy poza tymi
winien ma, że tyle dostajemy, a tyle no wkładamy. Więc jakie koszty pan dolicza? Wszyscy patrzą na to, że wpłaciliśmy taką składkę, a tyle dostaliśmy dotacji. No właśnie. A tak, mamy koszty chociażby, przedsiębiorcy ponoszą koszty dostosowania z działalności do tych nowych, coraz bardziej absurdalnych przepisów unijnych. Jak się chce jakikolwiek wniosek złożyć, trzeba ponosić do jakiejś opłaty. Mieć na pieniądze dla ludzi, którzy te wnioski wypełnią. Cała ta mitręga administracyjna. Jak się chce w końcu ten kredyt dopłaty uzyskać, trzeba zaciągnąć kredyt, bo trzeba mieć wkład własny, mieć od tego odsetki. Jak się to wszystko zliczy, nie mówiąc o kosztach utraconych korzyści wynikających z tego, że mamy niższy wzrost gospodarczy niż zanim wstąpiliśmy do Unii, chciałem zauważyć, bo mieliśmy przecież przed wejściem do Unii nawet 7 ileś tam, a ale teraz środki mamy... przedakcesyjne, mówią zwolennicy Unii Europejskiej. To spowodowało ten wzrost w pierwszym etapie. No dobrze, ale to jest wszystko na kredyt. Ale też nie traktujmy Unii jako takiego tworu, który produkuje pieniądze, ma manny z nieba i nam rozdaje. My wszyscy się na to zrzucamy. Czy pan widzi także te dodatkowe koszty, fajnie, panie że senatorze? Są fontanny, znaczy, ja... i tak dalej, tylko że z całym szacunkiem, to, że wszędzie fontanny zbudowano, to nam nie podnosi wzrostu gospodarczego w żaden sposób. Nie, ale fontanny to są złe decyzje decydentów lokalnych, którzy postanawiają budować to na przykład baseny. Natomiast ja bym chciał powiedzieć tak, no ja się powołam na własny okręg wyborczy, północno-zachodnią Wielkopolskę. No znam dziesiątki przedsiębiorców, którzy oczywiście muszą spełnić te wszystkie kryteria, o których pan mówi, ale których odbiorcami w ramach wspólnego rynku i funkcjonowania na wspólnym rynku są podmioty niemieckie, francuskie, włoskie i wszelkie inne. I tego jest naprawdę bardzo dużo. I teraz, ja jeszcze raz powtarzam, ja uważam, że jeżeli mamy jakoś przeprowadzać krytykę Unii Europejskiej, to powinniśmy ją bardzo przeprowadzać bardzo ostrożnie, ponieważ chodziłoby nam o to, aby zwiększyć te cztery wolności, o których pan mówi, ale nie doprowadzić przy pomocy tej krytyki do polexitu. A obecnie ta krytyka jest tak prowadzona, że polexit wydaje się czymś nie do końca nierealnym. Tak proszę państwa, cud mniemamy, chyba udało nam się w naszym programie nieco zbliżyć stanowiska eurosceptyków, które reprezentował pan poseł Jacek Wilk i euroentuzjastów, do których z całą pewnością należy senator Jan Filip Libicki. Proszę państwa, czy to się uda w powszechnej skali? Mamy nadzieję, że tak. Piotr Barełkowski, to była bardzo ważna sprawa.